Po pierwsze, porozumienie, zawieszenie broni. To nie oznacza kapitulacji. To oznacza klasyczne zawieszenie broni. Na jakiś czas, być może do odwołania, po prostu przestajemy się bić. Protest wyszedłby w oczach opinii publicznej na przedkładanie własnych interesów politycznych ponad zagrożenia, którym jesteśmy wszyscy poddani. Więc teraz nic, moim zdaniem nic prostszego, tylko odwrócić ten szantaż i powiedzieć głośno tak, żeby wszyscy Polacy usłyszeli. Panie Kaczyński, podzielimy z panem odpowiedzialność za całą tę bryndzę, która nam wszystkim spadnie na głowy. A. Konstytucyjny stan nadzwyczajny. B. Skutkiem tego zostaną odroczone wybory i zostanie ogłoszone moratorium na wszelkie istotne ustrojowe zmiany w Polsce, łącznie ze zmianami w Sądzie Najwyższym. I wreszcie C. Że potwierdzicie konstytucyjne i zawarte we wszystkich ustawach o stanach nadzwyczajnych, tych, które w Polsce obowiązują, a z których nie korzystacie, pełne gwarancje odszkodowawcze dla wszystkich obywateli, którzy poniosą straty w walce z epidemią. Ten trzeci argument, ja myślę sobie, że jest dosyć mocny. My rzeczywiście w tym gronie możemy sobie powiedzieć, my przywiązujemy olbrzymią wagę do zasad konstytucyjnych, ale jak wytłumaczyć komuś, kto był na umowie zleceniu, który był na śmieciówce, stracił pracę, nie ma szans na jakiekolwiek wynagrodzenie, jak jemu wytłumaczyć, który nie daj Boże jeszcze ma kogoś chorego, zarażonego koronawirusem, jak mu wytłumaczyć, że on nie uzyska pomocy ze strony rządzących czy klasy politycznej tylko dlatego, że my uważamy, że pewne działania nie są zgodne z konstytucją. Jak im to wytłumaczyć? Bardzo prosto. W konstytucji, w ustawie z 2002 roku jest napisane, że jemu się nie należą zasiłki w wysokości 80 albo 40%, tylko pełne odszkodowanie za straty. Za tydzień, za dwa, za trzy, kiedy ludzie zaczną masowo umierać, nikt w Polsce, mówię o obywatelach, nie będzie cenił konstytucyjnych wartości i nie będzie miał świadomości, że właśnie konstytucja tych wartości chroni. Po co dyskutować tarczę antykryzysową? Ja tego nie rozumiem. Jest ustawa o stanie klęski żywiołowej, która gwarantuje każdemu pełne odszkodowania przed sądem. Szukajmy rozwiązań racjonalnych. Zagwarantowanie ludziom, że w okresie mają za ten okres pokryte 100% wszystkich strat, jest po prostu nierealne. Największym problemem tutaj jest to, że opozycja, powiedziałbym tak, niezwykle ostrożnie podchodzi do udzielania społeczeństwu pomocy w tej sytuacji. No, jest konsens wśród sensownych ekonomistów na świecie, że to nie jest moment na liczenie pieniędzy. Sposób, w jaki opozycja działa, nie jest odpowiedzialny, dlatego że ja rozumiem, że się musimy wznieść ponad podziały, ale nie możemy się wznieść ponad rozsądek i ponad prawo. W związku z tym do opozycji również należy to, aby zapytać, dlaczego te środki prawne, które już istnieją, pan minister czy pan premier twierdzi, że są niewystarczające. Restrykcjami są objęci wszyscy, pewnie zupełnie niepotrzebnymi siłą rzeczy. Dzisiaj informacja, jaką uzyskałem od jednego z lekarzy, którzy zajmują się tymi kwestiami teraz zawodowo, powiedział mi, że w Polsce nie mamy tak zwanych właśnie tych szybkich testów przesiewowych. Czesi je kupili obecnie od Chińczyków. No nie można mieć tego i tego, to znaczy nie można ograniczać praw i wolności obywatelskich, a jednocześnie organizować wyborów, dlatego że one istnieją tylko i wyłącznie w kontekście wolności i praw obywatelskich. No niedopuszczalna jest sytuacja, w której ktoś zwołuje wybory i oczekuje, że będzie prowadzona kampania wyborcza, po czym zakazuje spotkań powyżej 2 osób. To jest nie tylko nielogiczne, ale dalece niemoralne i na pewno jest nadużycie praw człowieka, za co Polska na pewno będzie pociągnięta do odpowiedzialności.